Dawno nie widzieliśmy zespołu Mosir Bochnia grającego w ofensywie z taką lekkością, jak podczas sobotniego meczu przeciwko rezerwom Stali Mielec. Podopieczni Ryszarda Tabora pewnie pokonali Mielczan, dzięki czemu umocnili swoją czwartą pozycję w grupie spadkowej drugiej ligi. Mimo że nie wiadomo jeszcze, czy którakolwiek z drużyn tych rozgrywek zazna wątpliwej przyjemności degradacji, celem głównym zespołów z Bochni oraz Mielca był sobotni wieczór komplet punktów. W przypadku wygranej Bochnian dałaby im większy margines błędu na 3 mecze przed końcem sezonu. Dla gości zaś zwycięstwo równałoby się opuszczeniu ostatniego miejsca w ligowej stawce. Co warte podkreślenia, w hali widowiskowo-sportowej w Bochni zmierzyły się dwa zespoły o bardzo podobnej strukturze wiekowej zawodników. Młodzież z Bochni, wzmocniona 2-3 bardziej doświadczonymi zawodnikami, zmierzyła się z młodzieżą z Mielca. Górą byli ci pierwsi. Punkty zostały w Bochni. Spotkanie przez zdecydowaną większość czasu toczyło się pod dyktando Bochnian. Szczypiorniści Mosir Bochnia szybko znaleźli sposób na ataki gości, sami zaś zaskakując różnorodnością, a przede wszystkim szybkością rozgrywanych akcji. To wystarczyło, aby stosunkowo szybko uzyskać kilkubramkową przewagę i w pełni kontrolować wydarzenia rozgrywające się na parkiecie. Spory wpływ na jakość gry młodej drużyny Mosir miał rekonwalescent Iwo Stopczyński, który opuścił kilka minionych tygodni treningów i meczów z powodu kontuzji kolana. Zwycięstwo gospodarzy mogło, a nawet powinno być wyższe niż różnicą 10 trafień. Zabrakło jednak zimnej krwi pod bramką Stali. Być może powodem było rozprężenie spowodowane wysokim prowadzeniem. Po meczu o dopiero co zakończonych zawodach rozmawialiśmy z Michałem Dobrzańskim, autorem 4 trafień dla Mosiru, oraz Ryszardem Taborem, trenerem Mosir Bochnia. Michał, wygraliście 33-23. To takie spotkanie było dla Was bardzo ważne, bo ważyły się tak naprawdę w tym meczu losy, można powiedzieć, ostatniego miejsca. Przynajmniej na tą część sezonu. Tak, no niestety nie gramy o wygranie, ale w tym sezonie niestety gramy o utrzymanie. Oj, myślę, że bardzo ważny mecz. Chłopaki przyjechali w 11, no musieliśmy ten mecz wygrać. No. Każde punkty są ważne. No w tym meczu mogliście pokusić się o bardzo dużo bramek. To, co rzuciliście 33, to i tak chyba nie wyczerpało Waszych możliwości i Waszych okazji. Czuliście ten luz taki, że w tym spotkaniu możecie wysoko wygrać? Luzu nie czuliśmy przed meczem. Nie wiedzieliśmy pierwszy raz, tak naprawdę z nimi graliśmy. Trochę nam tam Bartek, on jest drugim grał w zeszłym sezonie z nimi. Trochę nam tam powiedział, jak mamy grać. Ale no wiadomo, trzeba było wyjść do meczu jak do każdego innego. Walczyliśmy na początku w obronie twardo, odskoczyliśmy i potem już można było trochę pozmieniać skład. Każdy mógł sobie pograć, więc potem już trochę było luzu. Ale moment był taki, gdzie graliśmy 6-3 i mogli nas wtedy dojść, nie wykorzystali. Powiedziałeś wcześniej, że w tym sezonie nie walczycie o jakieś tam wielkie cele. Z czego to wynika według Ciebie? Znaczy, początek sezonu walczyliśmy o wyższe cele. No z czego to wynika? Myślę, że większość składu to pierwszy sezon dopiero w seniorskich rozgrywkach. No i z tego starego składu zostało może 4-5 zawodników, reszta to juniorzy. No wiadomo, że mam nadzieję, że z każdym sezonem będzie coraz lepiej, ale pierwszy sezon nigdy nie będzie łatwy. Czy w związku z tym czujesz się takim liderem już drużyny? Jesteś jednym z zawodników, który ma najdłuższy staż w drużynie. No jednym z takich jestem, ale oczywiście czuję liderem. Myślę, że liderem jest Hubert, który tych lat więcej ma za sobą treningów i który jest takim kapitanem, wie kiedy na nas krzyknąć, wie kiedy nas zmobilizować. Efektowne 10-bramkowe zwycięstwo nad drużyną z Mielca. Jak pan oceni to spotkanie? Czy rzeczywiście było aż tak łatwo, jak pokazuje wynik? Nie było aż tak łatwo. Myśmy dzisiaj zagrali w miarę poprawnie, to znaczy przede wszystkim dużo szybciej jak zwykle graliśmy i to mnie najbardziej cieszy, że dzisiaj był ta walka na boisku, była szybka gra. Była w obronie praca na nogach, gdzie był doskok, powrót. No i to dało efekt, bośmy wiele piłek przechwycili albo uniemożliwili rzut skuteczny drużynie. Natomiast no, nie ma się co oszukiwać, że zespół z Mielca jest zespołem podobnie młodym jak my. No, w dniu dzisiejszym myśmy byli tym zespołem lepszym. Kilku zawodników, dosłownie 3 u nas, może starszych, spowodowało to, że ta rutyna była większa. No i chyba tym wygraliśmy to spotkanie.
Podczas dzisiejszego spotkania miał Pan okazję do tego, żeby zobaczyć, jak Pana podopieczni grają albo w przewadze dwóch zawodników, albo wprost przeciwnie, kiedy drużyna ma dwóch zawodników mniej. Jak Pan oceni tę sytuację? No tutaj te sytuacje wynikały z błędu naszych na ławkach tam, bo w pewnym momencie wpuściliśmy zawodnika, nie patrząc dokładnie na zegar. I po prostu jeden więcej poszedł i to była właściwie moja wina, ponieważ ja tego zawodnika wysłałem do boju. No ale w tym rozgardiaszu takim trochę spowodowało to, że graliśmy w trzech. No staraliśmy się, ale tam ta obrona w trzech czy czterech była bardzo aktywna i tak naprawdę to nie ponieśliśmy tutaj specjalnych strat. Tak powinniśmy grać w sześciu również w obronie, jak graliśmy, jeżeli chodzi o pracę na nogach. Natomiast no nie wolno tego powtarzać, bo to są poważne błędy. Mhm. Przed chwileczką rozmawiałem z Michałem Dobrzańskim, powiedział, że ta młoda drużyna w przyszłym, że ten sezon dla tej młodej drużyny zaprocentuje i będzie już dużo, dużo lepiej. Też pan ma bezwzględnie tak. No, jeżeli ktoś występuje, jest młodym zawodnikiem, a tak jest u nas, jest kilku juniorów, nawet juniorów młodszych, to musi to procentować w następnym sezonie, że oni nie będą grali słabiej, nie będą grali tak samo, tylko na pewno będą grali lepiej. I żyjemy tą nadzieją, po to pracujemy, żeby teraz przetrwać spokojnie, uczyć się, no a w przyszłym sezonie grać coraz lepiej i w następnych jeszcze lepiej. Z tym celem pracujemy. Ten sezon już jak gdyby tą rywalizację o to, żeby uniknąć ostatniego miejsca, czy tą rywalizację już po dzisiejszym spotkaniu można już zamknąć? Czy... Nie, absolutnie nie. Jeszcze nas czekają 3 spotkania, jeszcze jest do zdobycia 9 punktów. Każdy zespół ma podobnie i tutaj... Macie 5 punktów przewagi już w tej chwili nad stawem? To jest nic, to jest jeden mecz i na przykład przegrany, ktoś wygrywa, jest tylko 2, a do zdobycia jest trochę więcej punktów, więc my musimy tutaj te spotkania następne wygrywać, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tej tabeli, no i czuć się pewnie w tej tabeli, a do tej chwili te zespoły grają bardzo wyrównaną piłkę i tutaj nie ma specjalnych różnic między tymi zespołami w tej grupie, w której my w tej chwili się znajdujemy. Dziękuję bardzo.